Siemanko, za chwilę zabiorę Was do mojego małego domowego warsztaciku, gdzie spróbujemy przeprowadzić kalibrację napędu na naszej osi testowej od sklepu Ebmia. I co dokładnie będziemy robić? No, będziemy szukać tego takiego złotego środka między prędkością a przyspieszeniem, tak by nasz silnik pracował dobrze, nie gubił kroków, a jednocześnie był odpowiednio szybki i dynamiczny. Zapraszam Was, ale liczę też, że w komentarzach podzielicie się swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami na temat tego, jak Wam się udaje kalibrować Wasze maszyny i czy macie może jakieś inne, lepsze sposoby niż mój. Zapraszam. Przyszło mi do głowy, że nie ma takiego w ogóle filmiku pokazującego kalibrację napędu. Najczęściej po prostu spotykamy się z informacją gdzieś tam w instrukcji czy na forum, że musimy doświadczalnie ustawić prędkość i przyspieszenie. No ale jak to wygląda takie ustawianie? Ja już ustawiam któryś z kolei tutaj silnik i wcześniej tego nie nagrywałem, ale faktycznie być może kogoś to będzie interesowało, tak więc akurat dla tego silnika, to jest silnik serwokrokowy, nagram fragment, co prawda już jestem blisko tej wartości ostatecznej, bo od jakiegoś czasu już próbuję właśnie znaleźć ten złoty środek. No i cóż, i przejdę właśnie do ustawień. Mam ustawioną w tej chwili prędkość 450 mm na sekundę i przyspieszenie 1000 mm na sekundę kwadrat. Akurat tutaj o tyle jest skomplikowane to, że ten sterownik wywala błąd i trzeba go restartować. Ale w momencie, gdy mamy zwykły sterownik, to nie trzeba restartować. I niezależnie, czy to będzie Mach 3 czy Linux CNC, proces dobierania tej prędkości optymalnej jest podobny. Z tym, że tutaj na przykład w Linux CNC no jest takie okienko troszkę może ułatwiające dobranie tej wartości, ponieważ możemy tu puścić taki test. Za chwilę zobaczycie. Na początku by się mogło wydawać, że wszystko jest ok, ponieważ jeżdżę strzałkami i to jeździ. Więc ktoś by powiedział, ok, znalazłem, działa, jeździ, fajnie, szybko, wszystko jest ok. No ale niestety, na przykład przy gwałtownych zmianach kierunku, co za chwilę sprawdzimy, te wartości, które tu są wpisane, mogą okazać się nieprawidłowe. Dlatego ja sobie ustawiam tutaj test przy dość dużej długości przejazdu, akurat teraz 70 mm w prawo i 70 w lewo, dlatego żeby silnik miał szansę rozkręcić się do maksimum i gwałtownie zawrócić. Bo jeżeli ustawimy krótki dystans, to on nie osiągnie tej górnej granicy prędkości, tylko będzie oscylował na tyle, na ile pozwoli mu ten dystans się rozpędzić. No i przez to ten test byłby nieobiektywny. A tak, jeżeli ona zresztą pokaże to, ustawię jakąś małą długość, na przykład 5 mm. I ten napęd chodzi w tym momencie dość wolno, mimo dosyć dużej ustawionej prędkości granicznej, ponieważ on na takim krótkim odcinku się nie zdąży do tej prędkości granicznej rozpędzić. Teraz 20. Nadal ta prędkość już nim dalej jest od tego punktu centralnego jest coraz wyższa, ale nadal nie jest to ta prędkość maksymalna. Niestety ta prędkość maksymalna w wypadku tego silnika jest naprawdę duża, więc i to przyspieszenie nie może być gwałtowne, tylko jednak ta rampa musi być dość długa, żeby ten silnik zdążył się rozpędzić. I przez chwilę daje popracować takiemu napędowi, bo on na przykład może wpadać w jakieś rezonansy, które będą go wytrącać z tego rytmu.
A jeżeli już ustawię sobie jakiś taki wstępny, tak jak teraz na przykład, że działało to bez problemu, no to teraz mogę podbijać te wartości aż do takiego momentu, kiedy uznam, że należy zejść znowu na dół. Po prostu no, chodzi o to, żeby w czasie pracy, gdy przyjdzie jakieś obciążenie w materiale, no nie pracować na granicy tego układu. Bo to, że on tutaj na sucho będzie działał dobrze, wcale nie znaczy, że potem pod obciążeniem on też sobie będzie radził z takimi parametrami. Więc oczywiście należy je zaniżyć tak, no, do zadowalających, tak? Bo co z tego, że ustawimy tutaj bardzo duże prędkości, na przykład ta oś jest dosyć krótka. No i czy my tak naprawdę potrzebujemy tutaj jakieś super błyskawiczne, szybkie przejazdy na takim krótkim odcinku? Wydaje mi się, że nie. Jeszcze zwiększę ten dystans tutaj. Dla pewności. Ja podczas tego testu jestem w stanie tutaj zwiększać lub zmniejszać prędkość, no dzięki czemu łatwiej mi jest wyłapać właśnie ten odpowiedni jakby moment, w którym ten układ pracuje najlepiej. Zarówno mogę zwiększać tą maksymalną prędkość, jak i przyspieszenie. Teraz widać, jakie znaczenie ma przyspieszenie. Mimo że prędkość graniczna jest stała, to przy małym przyspieszeniu układ jest jednak dość wolny. No i już mamy błąd, sterownik już się pogubił. Muszę zaniżyć w takim razie prędkość, bo przejechałem już za daleko, ponad 400 mm na sekundę przy takim przyspieszeniu, czyli 1900, to jest jednak dla niego za dużo. No i znowu zrestartuję sterownik i jeszcze raz będę próbował. Ok, ustawiłem 350 mm na sekundę i 1700. Na takim krótkim odcinku już całkiem fajnie to wygląda i teraz będę zwiększał przyspieszenie, zobaczymy jaka będzie reakcja tego układu. Muszę przyznać, że serwokrokowiec świetnie sobie radzi z takimi gwałtownymi nawrotami. No sami zresztą widzieliście, prawie mi tutaj biurko wyszło z pokoju. A mimo to żadnego błędu sterownik nie wywalił, że sobie po prostu nie radzi, że encoder już gubi tę pozycję. Troszkę większy dystans damy. Thank you.
Tak więc nie tylko sama ta graniczna prędkość, którą tutaj akurat wyrażamy w milimetrach na sekundę, w machu to są milimetry na minutę chyba, tak? Czy metry na minutę? Więc na te jednostki też należy zwracać uwagę, ale w każdym razie nie tylko graniczna prędkość jest ważna, ale tak samo ważne jest przyspieszenie. Po prostu, żeby ta oś zdążyła się rozpędzić na danym odcinku. No ja już muszę tutaj zakończyć tą zabawę, wybrać jakieś mniej więcej parametry odpowiednie. Muszę mieć to na uwadze, że będę wykonywał tutaj też test z obciążeniem. Teraz ten układ prawie nic nie waży. Nawet pewnie kilograma nie ma ten wózek. A założymy te obciążniki, które stosowałem w innych testach. No i wtedy naprawdę to już będzie miało czym rzucać, że tak powiem. Dlatego tą prędkość tutaj muszę odpowiednio dobrać, że tak powiem, z zapasem. Strasznie mi się to podoba. Ta dynamika po prostu na tym silniku jest niesamowita. No na serwokrokowcu, na zwykłym krokowym silniku to nawet nie było szans. Tam parametry, jakie miałem ustawione, to było 190 mm na sekundę i przyspieszenie 400 mm na sekundę. A tutaj na tym silniku bardzo zbliżonym parametrami, bo tamten był 8,7 Nm, tu mamy 8 Nm, mam ustawione i taką pozostawię wartość, aż 350 mm na sekundę i do tego ustawię przyspieszenie 1500, chociaż mogłoby być większe, no ale przy tych dużych talerzach, które tutaj założę jako obciążenie, no to mogłoby mi to po prostu wyprowadzić biurko na spacer na przykład, a nie chcielibyśmy, żeby zabrało nam ten zestaw gdzieś tam w świat. Oczywiście wydaje mi się, że można by jeszcze trochę podkręcić te parametry, ale to tylko w wypadku, gdy już mamy całość na maszynie założone i po prostu możemy testować to bezpośrednio na maszynie, jakieś próbki pofrezować i wtedy dopiero można się bawić w konkretne przyspieszanie. Pamiętajcie, moi drodzy, że żeby silnik skalibrować, trzeba kanał subskrybować. Ja już się z wami żegnam. Zapraszam was na kolejne odcinki. Jak zwykle w opisie macie wszystkie potrzebne linki, jeżeli jesteście zainteresowani elementami użytymi podczas tego testu. No i oczywiście zapraszam was do śledzenia całej serii, tak żebyśmy stworzyli z tego jedno wielkie kompendium wiedzy o napędach.